skąd w ogóle pomysł na taką historię, której tak naprawdę, o której nikt w Polsce nie słyszał do tej pory? Muszę przyznać, że ja też nie słyszałem, ale przyszedł do mnie producent, opowiedział mi ją, no i tak właśnie 3 lata później znajdujemy się tutaj. To jest 10. zgon w tym roku, a ty jesteś następny, rozumiesz? Jak myślisz, twoim zdaniem, dlaczego nikt o tej historii nie słyszał, skoro powinniśmy z niej być tak naprawdę bardzo dumni? Wydaje mi się, że nie wiem czemu tak się dzieje, ale jakoś staramy się strasznie unikać historii pozytywnych. A wierzę w to, że mamy ich w Polsce, w kraju naprawdę mnóstwo. Z jakichś powodów unikamy tego, może nie wszyscy, no cóż, mnie się po raz drugi udaje zrobić biografię pozytywną po bogach, mamy teraz najlepszego. No i cóż, mam nadzieję, że będę miał też szansę obejrzeć inne filmy o takich właśnie pozytywnych, silnych zwycięzcach. Myślę, że Jurek nie potraktował tego jakoś szczególnie poważnie, dlatego że jakby podobne propozycje pojawiały się wcześniej. Nigdy to oczywiście nie dochodziło do skutku, no tylko wcześniej nie trafił na takich uparciuchów jak my. I tutaj jakby ta praca też to trwało dość długo, no bo ja w projekcie jestem od 3 lat, a Krzysztof z Jurkiem pracowali już jakiś czas nad tym. Powstawała równolegle książka, która też była jakby już przygotowanym materiałem wtedy, który też jakby pozwalał nam gdzieś zgłębiać niektóre aspekty historii Jurka. To był twój pomysł na obsadzenie głównej roli? Czy... Już nie pamiętam teraz, czyj był to pomysł, czy wyszedł ode mnie, czy od producenta. Nie jestem pewny po prostu. Dużo się wydarzyło od tamtego czasu. Ale mnie, jeśli chodzi o Kubę, przekonała jedna rzecz. Jakby nie miałem wątpliwości, czy jego poziom talentu, umiejętności wystarczy, bo wiedziałem, że wystarczy. To jest wspaniały aktor, co wielokrotnie nam udowodnił. Natomiast mnie przekonało to, że Kuba kompletnie do tej roli nie pasował. A ponieważ jakby cała ta historia Jurka Górskiego to jest takie troszeczkę... To jest historia o tym, jak człowiek idzie pod prąd, więc postanowiliśmy też pójść pod prąd i obsadzić Kubę zupełnie wbrew warunkom w bardzo fizycznej roli. Jak sobie poradził z tym, właśnie widzieliście. Zasady są jak w więzieniu. A to jest ten sam typ, co pływał, jak przyszliśmy? Chłopak nie do zajebania jest. To może ja go do klubu wezmę. Zostałem zaproszony na casting, tak to się wszystko zaczęło. Tam poznałem Łukasza, którego nie znałem wcześniej. Widziałem oczywiście film Bogowie. Nie widziałem wtedy filmu Rezerwat, ani innych jego filmów. No i ta historia, kiedy już dostałem scenariusz, bo na początkowo go przed castingiem jeszcze nie miałem, no wydawała mi się po prostu no gotowym materiałem na film, który naprawdę może coś ma przekaz, może poruszyć, może zainspirować, może naprawdę coś wnieść w kino i byłem tym zachwycony, a że Łukasz jest bardzo pozytywną osobą i kimś, kto opowiada pozytywne historie i na tym się skupia, na właśnie przekazywaniu tej nadziei w pewnej beznadziei, ale jednak, to, no to nie miałem żadnej tutaj wątpliwości. Było w ogóle. Warunki nie zawsze były łatwe, dużo trzeba było materiału kręcić, czas nas gonił. Próbowaliśmy to zrobić jak najlepiej, wymyślaliśmy dodatkowe ujęcia, co by tutaj jeszcze dodać do tej historii. Natomiast rzeczywiście ten wysiłek fizyczny w ogóle, który mi towarzyszył przy tym filmie, no był dla mnie trudny. Było kilka takich zdarzeń tutaj, że myśmy to wymyślali, wpisaliśmy w scenariusz, a Jurek pytał, skąd wierzyliście. Były takie momenty, ale to o tą proporcję trzeba pytać Jurka. Nie może jechać na te zawody. Co ty do mnie mówisz? Pluł krwią całą noc. I ty chcesz się na tym ścigać? Z medycznego punktu widzenia jesteś wrakiem. Skąd właśnie tutaj poszukiwanie w takim razie muzy do tego, żeby wczuć się w tą postać? No bo zawsze trzeba jakiś research zrobić, zawsze jakoś to trzeba sobie wyobrazić, więc na czym ty opierałaś swoją postać? Ja uważam, że ten wątek Grażynki i Jurka i w ogóle cały ten początek filmu jest na tyle mocno zarysowany, już na poziomie scenariusza był na tyle mocno zarysowany, że można było po prostu szukać tej postaci w scenariuszu. Ale wiadomo, że to nie było tak, że tylko rozmowy z Łukaszem czy próby, czy praca nad scenariuszem wystarczyła.
Właściwie użyliśmy każdego sposobu. To znaczy są tam sceny z lustrem, które są bardzo proste, realizowane czysto kontrplanowo, bez żadnych efektów specjalnych, niczego nie było w nich potrzeba. Taki dialog ze sobą. No i sceny, które wymagały bardzo wiele. Jedna z nich, ta w której bohater się wiesza, ona została skończona, o ile się nie mylę, przedwczoraj. To było prawie 50 dni zdjęciowych, co wydaje nam się bardzo dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że charakteryzacja trwała 4-5 godzin dziennie, to tak naprawdę nie miałem wiele tych dni zdjęciowych, tej takiej stricte pracy. A jak wiemy, Kuba gra w każdej scenie. Chyba nie umiem określić gatunku tego filmu, dlatego że używamy tylu elementów, to jest taki kolaż, przecież mamy to częściowo film sportowy, dramat, komedia, no jakby elementów jest tyle, że ja tak na własny użytek nazywam to filmem.